A teraz nagram filmik dla ekopalnika. Jest dzisiaj 24 października, godzina 22. Mój piec gazowujący, w tej chwili ocieplony wełną, stara hajnówka. Temperatura na zasilaniu 60 stopni. Na powrocie prawie 50. Wchodzi wentylator. I teraz pokażę panu, jak wygląda komora. Tam już troszkę widać, ale otworzę. Zgazowująca. Nie wiem, czy się uda nagrać, bo komórka może na chwilę się wyłączyć, bo jest zbyt duża temperatura na drzwiczkach. Muszę pokazać. Podwójna cegła szamotowa w drzwiczkach i tu, bo inaczej się nie da. Kurde, zbyt gorące. Przyklinowało trochę. Kurde. Normalnie parzy w rękę. Nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć tę cegłę. Kurde. Muszę coś dłuższego wziąć. Patrz pan, jak wygląda moja komora zgazowująca. Znajdź mi pan taki piec na rynku, żeby tak się paliły gazy. One są praktycznie przezroczyste. Pali się tylko sam gaz. Nie spotkałem takiego pieca na rynku, łącznie z różnymi atmosami, żeby tak się spalał i taką temperaturę wytworzył. A nie ma. Idzie pan, zwykły wentylator, żadne drzwiczki fabryczne, blacha ze złomu, dlatego jest cała taka malowana. I zapewniam pana, żadnego smoły nie ma i palę u góry drewnem. Na dole z marca, u góry z listopada, nie z listopada, przez sierpnia to co miałem. Tu leży sobie część świerku, a część zwykła olsza. Żadnego buka, żadnego dęba, żadnych jakichś sezonowanych, rocznych, dwuletnich, jak wymagają inni producenci takich pieców. Zaraz panu to prześlę.